Jan Parandowski. Zegar słoneczny. Opowiadania o Lwowie. Cóż wiemy o czasie? Czy w istocie w jego strumieniu jest wczoraj i jutro? Czy może... Lis. Słuchając mego synka Piotrusia, patrząc na jego zmrużone oczy, gdy podgląda oporne litery i trwalny blask źrenic, gdy oto złożyły się nagle w żywe stworzenie, widzę siebie w jego wieku. U brzegu wielkiego stolu, w jadalni, widzę swój palec wbity w stronicę książki, skąd patrzą na mnie również trzy znaki. G, I, L. No, powtórz, synku. G, I, L, L. No dobrze, dobrze, teraz razem. G, I, L. O Boże, znowu, no co za dziecko, nie mam siły już. Gail, Gail, Gail. Otwierają się drzwi, wchodzi babka. Na siwych włosach ma swój najładniejszy stroik z czarnego jedwabiu, obszyty czarnymi paciorkami, którymi bawi się promień słońca. Na plecy narzuciła mantylkę jedwabną. Na rękach ma czarne mitenki. Chodź, idziemy na spacer. Masz czas suszyć sobie głowę nad książką. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Babka nie lubi książek. Ma tylko jedną. Książkę do nabożeństwa. Grubą i ciężką jak mszał. Wszystkie inne tylko niepotrzebnie psują oczy. I wciąż tym samym jasnym spojrzeniem ogarnia ziemię i niebo, na które patrzy już 90 lat. Widzi rzeczy i ludzi inaczej niż wszyscy. Co się z tego chlopca zrobiło? Z jakiego chłopca, babciu? Mówię o tym panu, który mi się ukłonił. Ten grubas, ależ on stary i sapy jak lokomotywa. Puf, 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 puf. Znałam go, jak był chłopcem. Jak w starcach i staruszkach widzi dzieci, tak pod jej spojrzeniem wysokie kamienice przysiadają u brzegu ulic małymi domkami. Ciągną się wszędzie jakieś sztachety. Pachną sady. Najpiękniej pachnie ten, który był kiedyś własnością dziadka. Tu, gdzie teraz wspina się w górę ulica Kalecza, aby zbiec w dół ulicą Chmielowskiego. Był to piękny sad. Znam na pamięć wszystkie jego drzewa. Tramwaj? Widzę. Jakie ogromne konie i wóz taki piękny, niebieski. Babciu, pojedźmy tym tramwajem. Ależ nie, po co? Chwyta mnie za rękę i gwałtownie, jakby się rzucała w pław przez rzekę, przeciska się przez tłum, przechodzi jezdnię i oto jesteśmy na drugim brzegu wezbranej ulicy Hetmańskiej. Babciu, co to jest Gail? Co to jest Gail? Co to jest Gail? Nie wiem, to jakieś nowe słowo. Paskudne jak wszystkie nowe słowa. Ludzie zapomnieli mówić po ludzku. Pewnym krokiem idzie przez tłum, który się rozstępuje przed majestatem jej wieku. Jestem z niej dumny. Wiele osób ją zna. Klaniają się jej kupcy stojący u drzwi swoich sklepów, a ona każdemu odpowiada krótkim skinieniem głowy. Tak docieramy do bramy na Andriollego. Wchodzimy do czegoś, co wygląda jak sklep, a nie jest nim na pewno. Dzień dobry. Witam, szanowną panią, witam. O, to wnuczek? Tak, chcę, żeby ciągnął numery. Doskonale, doskonale. Masz szczęśliwą rękę, od razu widać. Dunku, pan poda ci woreczek, a ty z niego wyciągniesz kulkę. Proszę, proszę bardzo. No, włóż rękę do woreczka. I powiedz przy tym to słowo, które mówiłeś. Jakie? No to... Gail? O, tak, tylko ciszej. Nad samym woreczkiem, jak będziesz wyciągał. Gail. 16. No, teraz druga.
32. 32. Jej. 64. 64. Och, widzi pan? Dosyć. Będzie to nasze terno na lince. Ach, co za ręka. Jak żyje, czegoś takiego nie widziałem. Daję słowo. Babka wyjmuje z torebki pieniądze, dostaje papierek, który ostrożnie wklada do pugilaresu, przyciska torebkę do piersi i wychodzimy, żegnani uklonami i uśmiechami. Babciu, po co ja wyciągam te kulki? Babciu, nie za długo się dowiesz. Kiedy? Babciu, powiedz na kiedy. Pojutrze. Ej, diakier! Stój, ciuczka. Zawieziesz nas na chorążczyznę. Ale pamiętaj, że masz jechać powoli. Powoli? Nie bić koni. Nie bić. No, dobrze, dobrze. Tak. Dostaniesz 2/6. Dwie szóstki? Nie. Nic z tego, nie. Jak to? No nie mogę. No. Coś podobnego. No jak mamusi kocham, nie mogę, pani dobrodziejka. No Boga się nie boję, Szantek. Zapomniałeś już, jak za 6 twój ojciec wiózł mnie na Zofiówkę? A ty wyjadałeś mi cukierki po kieszeniach? No jakże, no pani dobrodziejka, kochana, no rączki całuję. No pewnie, że pamiętam. Ojciec, to był fiakier, co się zowie. Takich już teraz nie ma. Nie ma. Teraz się targują. No nie z każdym, pani dobrodziejko. Pani dobrodziejka, pozwoli, proszę, rączkę, tak, o, po maluśku. O, tak, dobrze jest, no, mały, no, hop. Ha, dobrze, no. Jo, ciuczka, jo, pomalu. Dojechaliśmy do domu. Matka wygląda przez okno, grozi nam palcem. Babciu. Nie wygadaj się z niczym. Byliśmy na spacerze i koniec. Ale babciu, co to jest terno? To ostatnie pytanie wypowiadam głośno, wprost w otwarte drzwi, w których stoi matka. Widzę po jej bystrym spojrzeniu i zmarszczonych brwiach, że powiedziałem coś niestosownego. Babka wygląda jakby splożona. Wyjmuje z torebki szyld kretową tabakierkę, zażywa, kicha, matka musi jej powiedzieć na zdrowie. I tak mija burza, którą się czuło w powietrzu. W parę dni później siedzę na podłodze, ustawiam regiment swoich olowianych żołnierzy, ciągnę armatkę z zapasem grochu i już mam wydać bitwę, gdy... Słuchaj, no, skąd ty wziąłeś to brzydkie słowo, któreś mówił wtedy przy woreczku? Pamiętasz? Gieil? Obrzydliwość! A kto ci to powiedział? Jest tak w książce. Gdzie? W elementarzu. Tutaj mama tak kazała czytać. Gieil. Ależ to gil. G. I. I. Gil. Jej gniew był twórczy. Niechcący sprawiła cud w moim sylabizowaniu. Otworzyły mi się oczy i uszy. Rozwiązał się język. Nie mówiąc G ani L, tylko podając same dźwięki tych spółgłosek, babka od jednego słowa nauczyła mnie czytać. Słowo z elementarza siada ptakiem na gałązce zaglądającej w nasze okno. Jest zima, gałązka srebrzy się szronem, ptak przyczesuje piórka na brzuszku, różowe jak świt. Babciu! Widzi babcia? To właśnie twój utrapiony gil. Szkoda, poleci. No niech leci. To ptaszysko kosztowało mnie 2 guldeny. Babka grała namiętnie na loterii. Nie licząc się z wymówkami matki, brała mnie na szczęście, żebym jej wziął numery z woreczka, a w ów pamiętny dzień szukała jeszcze pomocy w zaklęciu, jakim miał być mój gi-e-il. Przegrała. A jak na złość, okazało się, że sam gil w wykładzie sennikowym miał akurat tę liczbę, która dałaby wygraną. Postawiła ją następnym razem, ale los nie lubi się powtarzać. Wyrozumiała dla przesądów, przywidzeń i snów, których sama była pełna, gdzie indziej szukała winowajcy swoich porażek. Znów się oblowił na mnie ten smarkacz, mówiła ze złością. Miała na myśli
cesarza Franciszka Józefa, który był od niej o 20 lat młodszy. Wuj Stefan, nawet gdy przyjeżdżał ze swej mieściny, o której mówiło się zawsze żartem, wyglądał bardziej stołecznie niż ktokolwiek z naszych znajomych. Pachniał wodą kolońską i najlepszym mydlem, nosił złote binokle na czarnym jedwabnym sznurku, a gdy wypadło przyczesać wąsy i długie jasne faworyty, wyjmował z kieszonki w kamizelce malutką szczoteczkę w srebrnej oprawie, schowaną w irchowym futeraliku. Patrzyłem na jego kieszenie i ręce z taką samą żarliwą ciekawością, co na magika, którego dwa razy miałem szczęście oglądać. Te kieszenie były pełne olśniewających drobiazgów. Można było być pewnym, że każdy nowy wynalazek najpierw do niego trafi. Babciu, niech babcia patrzy. Zapalniczka? Wielkie rzeczy. To przecież krzemień. Za moich młodych lat, kiedy nie było jeszcze siarników, rozpalało się ogień krzesiwem. Zapalka szwedzka wydaje mi się większym postępem. Oj, czy to nie wstyd wyrzucać na pieniądze? Ale co, no znowu weksel, Stefanie. Weksel? No jak Boga kocham, Juleczko, no to już ostatnio. Nie wzywaj imienia Pana Boga nadaremno. Już jeden grzech wystarczy. Po co dodajesz drugi? Julciu, no podpisz, ja cię to proszę, Julciu. No dobrze, no dobrze, no już dobrze. Weksel? Co to jest weksel, mamo? Ach, nie pytaj, kochanie, to obrzydliwość. Oglądałem tę obrzydliwość jeszcze nie raz w rękach wuja Stefana. Ale zawsze mu przebaczałem w imię jego cudownych kieszeni. Zauważyłem zresztą, że dzień z wekslem kończył się dla mnie jakimś olśniewającym prezentem. Raz była to latarnia magiczna, kiedy indziej... Co jest w tym pudle? Ojej, znowu latarnia? Może już od tej głowa boli, tak kopci ta lampa. Zaraz, Juleczko. Panie Mieciu, proszę ustawić ten aparat tutaj. Już się robi. Więc Stefanie. Moi drodzy, czy słyszeliście już o Edisonie? To wielki uczony amerykański. Jego cudowny wynalazek, który za chwilę zobaczycie, zdobył już cały świat. Nazywa się fonograf. A cóż to takiego? Fonograf to jest aparat, który zapisuje głosy, słowa ludzkie. I ten zapis będzie dla was wieczystą pamiątką. Oj, nie mów wieczystą. To mi zaraz przypomina cmentarz. No. Więc mówi się do tej tuby... O, aparat rejestruje dźwięki na obracającym się wałku. Panie Mieciu, gotowe? Służę państwu, bardzo proszę. No to cudownie. Babuniu, zaczynamy od babuni. O nie, kochaś, ja na ostatku. Babu. Muszę się najpierw przypatrzyć, nauczyć. Stefku, to ty pierwszy, koniecznie. Uwaga, proszę państwa, zaczynamy. Kiedy puszczę wałek, każde słowo będzie utrwalone. Jest dziś 2 czerwca 1900 roku. Jesteśmy w domu babuni przy ulicy Chorążczyzny numer 18. Mówi Stefan. Za chwilę odezwie się mały Dunek, a po nim jego matka, nasza droga Julcia. Babunia chce mówić ostatnia. Jakiś wierszy. Jak to miło w letniej porze płynąć łódką po jeziorze. No, śmiesznie. Dosyć, dziękuję. Teraz pani. Ciu, teraz. Śmieję się z mojego głupiutkiego synka, który niech mi rośnie zdrowo i którego zaraz pocałuję. Mamo, prosimy. Jeśli to prawda, że mój głos będzie tu zapisany, że mnie przeżyje i że będziecie mogli mnie słyszeć, kiedy mnie już nie stanie, to wam powiem, że wszystkich, jak tu jesteście, kocham. Ciebie, Julciu, moja podporo. Ciebie, Stefanie, stary trzpiocie.
i ciebie, mój mały Dunku. Tak. Którego co wieczór otulam kołderką i błogosławię. Stolarz! Już mi niewiele brakuje. Czy to wszystko tam będzie? Walek skończył się na kichnięciu pani dobrodziejki. No to dobrze. Za przeproszeniem pana starosty. Za tydzień wszystko będzie gotowe. To znaczy co? No jak to co? Ten walek właśnie. Aha. Coś tam się odbije, coś tam się odleje, potem się to utrwali i dostaniemy taki walek. Rozumiesz? I będziemy go mogli puszczać. No ten walek będziemy mogli puszczać, ile nam się podoba. Walek znalazł się u nas, nie za tydzień oczywiście, ale i tak zrobił niemałe wrażenie. Był otulony futerałem, owinięty wielu warstwami bibułki i związany niebieskim sznurkiem. Przez pół dnia szukaliśmy dla niego miejsca, dość spokojnego i dość bezpiecznego od mojej ciekawości, aż wreszcie babka zniecierpliwiona wzięła go i wrzuciła do swojej komody. Dunek, pamiętaj, żebyś mi wrócił do domu prosto ze szkoły. Dziś obiad jest wcześniej. Dlaczego? Dziś jest piątek, idę do łaźni. Nie możecie żyć bez tej łaźni. Ty i twoje przyjaciółki. To nasze kasyno, mamo, nasze kasyno. To zegar na ratuszu wybił szóstą, gdy wbiegłem w sień zakładu kąpielowego świętej Anny. Po trzech marmurowych stopniach wchodziło się do białej poczekalni. Dwóch panów siedziało nad rocznikiem śmigusa i stłumionym chichotem albo głośnym śmiechem potwierdzało niewiędnącą wesołość tego pisma. A trzeci z obecnych, ku zazdrości sąsiadów, opanował świeży jego numer i czytał go z miną ponurą. Przycupnąłem nieśmiało na rogu kanapki o białych rzeźbionych poręczach i różowym obiciu, przy kruchym, okrągłym stoliku, na którym ostrożnie odwracałem karty tygodnika ilustrowanego z roku mego urodzenia. Naprzeciw wisiało lustro. Nie lubię luster. Są złośliwe. Zawsze wytkną mi coś brzydkiego. Lamę na nosie, albo rozwichrzone włosy, lub przekręcony kołnierz. O, w tym lustrze nie ma mnie. Jest tylko wielki bukiet sztucznych kwiatów w kryształowej wazie. Ale za tym odbiciem jest jeszcze drugie, mniejsze. Dalej trzecie, jeszcze mniejsze. Nie można zliczyć tych bukietów, jakby odchodziły coraz dalej. A za mną? Też wisi lustro, a w nim te same różowe kwiaty w kryształowej wazie, odchodzące w dal, w dal. Nareszcie! Nareszcie. To ten pan z ponurą miną czytający śmigusa. Nieduży, wygolony jak ksiądz. A włosy ma za to długie, aż do ramion. Nareszcie. Czekałem, kiedy przestaniesz sobie psuć oczy nad tymi szpargałami i obrócisz je na jedyny widok godny twoich 8 czy 9 lat. No, i cóż ty na to? Nieskończoność. W naiwną grę przeciwległych luster, które stary Szulc kazał powiesić dla symetrii, złapano nieskończoność. Stoisz, chłopcze, na jej brzegu, patrzysz w jej lupę bez dna. I posłuchaj, co mówi ten paskudny obraz. Posłuchaj, słyszysz? Jestem obietnicą, której niepodobna dotrzymać. Panie zaczęły schodzić wesoło i z rumorem. Rumiane, pachnące mydlem i parą wodną, rozsiadły się po wszystkich kanapach, fotelach i krzesłach. Niech mi pani wierzy, nie ma jak bergera lecznicze mydło terowe. A niech pani powie, jak jej służy ekstrakt orzechowy do włosów. Wzięłaś tę brunetkę? Druga Anna Cilak, jak Boga kocham, przydeptuje sobie włosy piętami. Ha, kiedy je rozpuściła, była jak w płaszczu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jest nowy numer śmigusa. Można zajrzeć? Naturalnie. A? Heliotropu używać zawsze stala Bona, spokój wrócił do domu. Historia skończona. Spójrz, to ta. Aha, wiem, ale ładna, co? Prześliczna. A mnie ta panna przypomina Dreyfusa.
Dlaczego? Bo tak samo oficerowie nie wierzą w jej niewinność. Genialne, kapitalne. Profesor Teodor ruszył w naszą stronę, uszczypnął mnie w policzek, matkę pocałował w rękę i zaprosił do siebie na preferansa. Zgarnął jeszcze parę osób, wśród nich poetę. Tak nazywał mojego przewodnika w nieskończoności. On zaś, na wiadomość, że jest przewidziany szczupak w majonezie, nasadził na głowę kapelusz czarny o bardzo szerokich kresach, na ramiona zarzucił lekką pelerynę i ruszył przodem. Chłopcze, jest już po kolacji. Na twoim miejscu położyłbym się od tam w saloniku na kanapie, bo preferans jeszcze długo potrwa. Nie, ja nie chcę spać. Chodź. Siedzę z tobą, póki nie zaśniesz. Ale ja nie chcę spać. No to posłuchaj, dobrze? Mhm. No, najpierw szeptały o tym mrówki. Lecz któż by zwracał uwagę na to, o czym między sobą szemrzą mrówki? Aż podsłuchał je trzmiel, albo może bąk, i brzęczał o tym, latając po kwiatach. Tak doniosło się do pszczół, ale pszczoły nie są gadatliwe, byłby cały sekret został u pszczół. Na szczęście zdarzył się wróbel i zaraz zaczął głośno ćwierkać. Ślad, ślad. Jaki ślad? Zaszumiały liście dębu. Dąb był bardzo stary, ale jego liście zawsze są młode i o niczym nigdy nie wiedzą. Dąb patrzył na świat sękami, z których najstarszy miał kilka wieków. Ale ten właśnie widział najdalej. On dostrzegł ślad. Był to ślad człowieka. Brawo, Dunek. Brawo, brawo. Więc jesteś już uczniem gimnazjum. Droga Julciu, jakże się cieszę. Czy bardzo się bałeś podczas egzaminu? Biedaku, pewnie jesteś zmęczony. Patrzcie, jak on zmizerniał. Koronki, pióra, kwiaty na kapeluszach, tiule, giury, falbanki, chrzęst jedwabiu. Oto, co mnie otacza we wspomnieniach tego dnia, którego byłem bohaterem i który zgromadził w naszym domu wszystkie moje ciotki i wszystkie przyjaciółki matki. Piły herbatę z kropelką rumu, jadły konfitury i tort orzechowy w chłodnym saloniku, gdzie padał cień od sosen sąsiada. Musisz bardzo na niego uważać, moja droga. Niestety poziom naszych szkół pozostawia wiele do życzenia. Co znowu? Mamy przecież świetnych profesorów. Uczyć może potrafią, ale nie wychowują. Otóż to. I dlatego teraźniejsza młodzież ma okropne maniery. Na to, żeby wychowywać, trzeba mieć zasady. Wyszedłem do ogrodu. Miałem na sobie letni mundurek oliwkowego koloru, spłótna, sztywny i szeleszczący. Na kołnierzyku był srebrny pasek. Moje zjawienie się na podwórzu wywołało ludzi ze wszystkich mieszkań. Kobiety biegły na schodki, wycierając po drodze mokre ręce o fartuch. Mężczyźni wyjmowali fajki z ust. Dzieci zapatrzone dłubały w nosie. Zdawało mi się, że i wśród drobiu obudziłem zainteresowanie i że to na moją intencję indyk wspaniale się napuszył i ze zgrzytem spuszczonych skrzydeł maszerował przez podwórze. Jak tu się bawić w nowym mundurku? Zaraz będzie dziura albo plama? Guziki się poobrywają? Mowy nie ma. Jutro jedziemy na wieś, synku! Na całe wakacje! Za całe ubranie starczyły mi teraz koszule i spodenki ściągnięte rzemiennym paskiem. Dzika, porywająca swoboda. Byłem jak zawsze sam, do czego miałem czas przywyknąć w swym życiu jednaka. Z samotności wybawiało mnie słowo. Nie umiałem myśleć po cichu. Moja wyobraźnia gasła pod pokrywą milczenia. Chodziłem więc
osnuty szeptami, którymi stwarzałem sobie własny świat. Jestem królem, słyszycie? As, ty będziesz marszałkiem dworu. Kruczek, ciebie mianuję koniuszym. A Saba zostanie moją ochmistrzynią. Kąt będzie moim astrologiem, bo łazi nocą po dachach. A może lepiej być cesarzem? Nie, nie, nie. Cesarza widziałem na fotografii. Był ubrany tak jakoś zwyczajnie. A ja mam na sobie złoty pancerz. Od święta wkładam pancerz diamentowy. Hej, podajcie mi szablę. Ruszam na wroga. Hurra, hurra. Tnę, siekę, łamię. Hurra, hurra. To mama. Podwieczorek. Poziomki ze śmietaną. Hurra, 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 hurra. I trzeba było z powrotem wcisnąć buciki na odzwyczajone stopy. I siedząc skromnie w pociągu, patrzeć przez zadymione okno, jak umykają lasy i pola, ledwo okiem dotknięte. Babki już nie ma. Nie słychać szelestu wielkich spódnic. Tabakierka nie zadzwoni. Nie zgrzytnie odsuwana szuflada komody. Od śmierci babki nikt nic nie ruszył w jej pokoju. Na komodzie leżą kluczyki. Któregoś dnia matka bierze je do ręki, jeden z nich wkłada do zamka i otwiera pierwszą szufladę. Wysuwa ją do połowy i wpatruje się w zbiorowisko przeróżnych rupieci, które się tam latami gromadziły. Nagle, jakby olśniona, chwyta podłużny przedmiot owinięty w bibulkę, zamyka z trzaskiem szufladę i dopiero na progu zwalnia kroku i wychodzi na palcach. Dunek, ubieraj się, pójdziesz ze mną. Dokąd, mamusiu? Na Sykstuską. Do krawca? Nie, nie, nie. Znalazłam tam taki sklep, a może to biuro na pierwszym piętrze, gdzie można słuchać. No wiesz, ten wałek. Aha. No chodź, chodź, chodź prędziutko. Lysy jegomość wprowadził nas do pokoju pustego i zimnego, gdzie był stół, przy nim parę krzeseł. W ścianie był otwór, z którego wylaniała się szara, blaszana koncha. Jegomość posadził nas naprzeciw owej konchy i wyszedł, zabierając walek. Zostaliśmy sami. O, już puszczają. Jest dziś 2 czerwca 1900 roku. Poznajesz? Jesteśmy w domu babuni przy ulicy Chorobczyzny. Aha, wuj. Numer 18. Mówi Stefan. Za chwilę odezwie się mały Dunek, a po nim jego matka, nasza droga Julcia. Babunia chce mówić ostatnia. Powiedz jakiś wierszyk. Jak to miło w letniej porze... To mam być ja? A to Heca. Dosyć, dziękuję. Teraz pani. Ciociu, teraz. Śmieję się z mojego głupiutkiego synka, który... który mam taki głos zmieniony. I którego zaraz pocałuję. Wcale nie. Mamo, proszę. Jeśli to prawda, że mój głos będzie tu zapisany... Że mnie przeżyje. Babcia. I że będziecie mogli mnie słyszeć, kiedy mnie już nie stanie. To wam powiem, że wszystkich, jak tu jesteście, kocham. Ciebie, Julciu, moja podporo. Ciebie, Stefanie, stary trzpiocie. I ciebie, mój mały Dunku. Tak. Którego co wieczór otulam kołderką. I błogosławię. Idę ulicą w granatowym mundurku i szarych spodniach, w granatowej sukiennej czapce z błyszczącym daszkiem i srebrną literą G z cyfrą mojego gimnazjum. Nie niosę teczki, ani książek, ani zeszytów. A wszyscy wiedzą, dokąd zmierzam. Ten chłopiec idzie pierwszy raz do gimnazjum.
myśli zamiatacz i oparty na swojej miotle odprowadza mnie kilka kroków oczami. Śmietanczarka, wracająca wesoło z lekkim koszem na plecach, woła za mną: szczęść Boże! Abłam Józef? Jest. Anczyc Antoni? Jest. Auerbach Maurycy? Jest. Balcerkiewicz Władysław? A teraz podyktuję wam tymczasowy podział godzin na dwa dni. Jutro będzie łacina, łacina, polski, matematyka. Dlaczego łacina, łacina? Po dwie godziny łaciny. Od 8 do 9 i od 9 do 10. Pojutrze polski, matematyka, niemiecki, przyroda. Zaglądam do zeszytu mego sąsiada. Pod datą jutrzejszego dnia wyznaczone przedmioty biegną równą linijką w kształtnych literach. Najpierw zachwyciło mnie jego pismo. Nie spuszczam go z oka. Oto wkłada między kartki bibułę, równo, aby nie wystawała. Zamyka brulion. Wyjmuje z kieszeni duży zegarek w irchowym futerale i, spojrzawszy na godzinę, chowa go z powrotem z czułą troskliwością. Pewnie prezent albo pamiątka rodzinna. Teraz przygładza włosy. Wyjmuje czapkę spod lawki. Podaje mi rękę i wychodzi cichy, skromny, poważny, o głowę niższy ode mnie. Bo on ma mundurek nie granatowy, ale jakiś lijowy i kołnierzyk bardzo niski. Tyci. Mówi, że krawiec w miasteczku tam koło jego wsi nie umiałby zrobić lepiej. Ale jak on się nazywa? Grzegorz. Grzegorz Żurek. Jest na stancji u jakiegoś stróża na Łyczakowie. Ach, moja matka. Poszła po prostu do tego stróża i zastała mojego kolegę huśtającego dziecko. Pytam, to on jest u was za niańkę? Nikt mi nie odpowiedział. Bo i stróż, i jego żona, i jeszcze jakaś ciotka spali po kątach, pijani. Zbudzili się dopiero wtedy, kiedy wychodziliśmy. No, Dunek, zaprowadź Grzegorza do waszego pokoju. Przez długi czas mówiłem do niego cicho i bałem się go dotknąć, aby mi nagle nie zniknął. Ustawiono drugie łóżko w moim pokoju. Dzieliła nas przestrzeń dwóch kroków. Rano, otworzywszy oczy, spotkałem jego spojrzenie, idące ku mnie. Był to mój brat z wyboru. Mamusiu, on nie wie, kto to jest Kopciuszek, naprawdę. Nigdy nie słyszał o królewnie Śnieżce ani o czerwonym kapturku. Kiedy opowiadałem o leniwym chłopcu, który wylegiwał się na piecu i razem z tym piecem latał w powietrzu, pytał, czy to prawda, jakby miał 7 lat. Opowiadam mu różne bajki. Grima, Andersena, wszystkie te, które opowiadała mi babcia, kiedy byłem mały. Od bajek przeszliśmy do Robinsona, a potem już wędrowaliśmy razem w głośnym czytaniu wśród Indian, wśród przygód Maja i podróży Wernego. Lecz w zimowe ranki, kiedy jeszcze księżyc zaglądał w nasze okna, a na wstawanie było za wcześnie i za zimno, Grzegorz z lokciem opartym na poduszce nieśmiało, a nagląco odwoływał mnie w stare, dziecinne bajki, których nigdy nie mógł się nasłuchać dosyta. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry. Proszę wstawać. Dunek, nie opieraj się o stolik, zrzucisz lampę. Ubierajcie się ciepło, mróz dzisiaj. Płomień za duży, skręć trochę knot. U nas na wsi za kwaterkę nafty płaci się w sklepiku 1 jajko. Dlaczego jajko? Bo w domu nie ma pieniędzy. Taka była między nami wymiana. Za moje bajki on płacił prawdą życia. Powoli zadomowiłem się w jego wsi, gdy on zamieszkał w kryształowych pałacach. Znalem wyboistą drogę, idącą jarem i koło krzyża rozwidlającą się w dwie strony. Tędy do bogatego wujka, który nie chce ich znać, a tędy do ich chałupy, strzeżonej przez psa i 3 jablonie. Widzę nas, jak tą samą drogą, ulicami, skwerem i pod wysokim parkanem gimnazjalnego boiska, w pogodę i slotę, między zwalami śniegu lub pod kwitnącymi kasztanami, idziemy przez 8 lat, podnosząc się coraz wyżej nad ziemię,
osnuci niemilknącą rozmową. Idziemy razem aż po ten kres, na którym zrzucamy czapki i wkładamy kapelusze i powiewając nimi wbiegamy w wielką mgłę, obiecując sobie spotkać się na brzegu nowego życia. Lecz mgła gęstnieje w czarny tuman dymów, ognie z niego biją i grzmoty. Świat zapada w zamęt wojny. Staramy się go przekrzyczeć, wołamy do siebie i rozdziela nas cisza. Tego dnia przyszedłem za wcześnie. Brama gimnazjum była jeszcze zamknięta. Zły na siebie za tę niedorzeczną punktualność, odszedłem parę kroków w stronę ulicy Badenich i wpadłem na kolegę z szóstej klasy. Ty, tam się kobieta zabiła. Gdzie? W ogrodzie jezuickim. Na pierwszej ścieżce, biegnącej brzegiem ogrodu pod glogiem, który jeszcze nie zakwitł, leżała młoda kobieta. Pamiętam jej włosy. Jasne, pamiętam twarz, której prawa połowa dotykała ziemi, a lewa o nieskazitelnym białym jak marmur profilu ukazywała skrawek bladoróżowych ust. Parę kropel krwi błyszczało na plowym kurzu ścieżki, tuż przy głowie. I ławka, wygięta, wygodna, można powiedzieć, miękka, jakby stworzona do słuchania porannych ptaków. Musiało mi się to przypomnieć z jakiejś lektury, sam bym tego nie wymyślił. Nigdy w życiu nie usiadłem na ławce, żeby słuchać porannych ptaków. A więc tu przyszła i usiadła. Całym ciałem wglębiła się w ławkę i słońce zaglądało w jej stronę zza tego kasztana. Potem wyjęła z torebki rewolwer, przyłożyła do skroni, wystrzeliła i obsunęła się na ziemię. Mój Boże! Co wy tu robicie, chłopcy? Samobójstwo, przy pana! Samobójstwo, samobójstwo. Nie wasza rzecz! Marsz do szkoły! Zaraz po szkole pobiegłem znów do ogrodu jezuickiego. Nie było już śladu. Nawet kropelki krwi zatarły się pod podeszwami przechodniów. Została tylko ławka. Niemy i wszystko wiedzący siadł. Była to moja pierwsza ławka. Cóż przedtem o nich wiedziałem? Tyle, że cwalowałem po nich i w biegu rozróżniałem równe albo chwiejne deski. Nigdy by mi nie przyszło na myśl, że można na tym siedzieć z dobrej woli, z książką w ręce. Cóż to za więzienie, te deski, z których zrobiono ławkę i pulpit? Wskazówki zegarka nie chcą poruszać się prędzej. Wbijam ostrze scyzoryka w stare drzewo, pokiereszowane dziesiątkami dłoni takich jak moje. Ławka to przymus i nuda. Któż by tego miejsca tortur szukał jeszcze poza szkołą? Poza szkołą jest ruch, bieg, gonitwa. Drzewa mają pień i gałęzie, żeby się wspiąć aż pod sam liściasty czub i patrzeć na leniwy świat na dole. Są latarnie, słupy telegraficzne. Jest pod akacją przywiązana łańcuchem drabina ulicznego latarnika. Ławki ogrodowe to dobre dla staruszków, dla matek z wózkami, dla niby to młodych ludzi, co ze ściśniętymi żołądkami i przygarbionymi plecami tkwią jeszcze w sidłach sznureczków liter nanizanych na białe kartki. Ale przyszedł i na mnie czas, prędzej niż się kto mógł spodziewać. Był taki mglisty dzień październikowy, kiedy wszystko wydawało się nierealne. Ludzie i zwierzęta jak cienie blądzili wśród cieni drzew i pod domami, które były utkane z mgły. Trotuary trzymały się stopy na parę kroków, a dalej rozwiewały się, jakby reszta drogi miała się odbywać nad ziemią. Na takim zakręcie między twardym gruntem a wilgotnym majakiem spotkałem kolegę. Ty podobno chodzisz do wypożyczalni. Chodzę. Powiedziałaś to z taką miną, jakbym ci miał pokazać coś, o czym głośno się nie mówi. No bo ja jeszcze nigdy tam nie byłem. Wprowadziłbyś mnie? Dlaczego nie? Nawet dziś. Co cię interesuje? Literatura dawna, czy nowa, powieści, czy wiersze? Bo ja wiem wszystko. Są katalogi. Zorientujesz się, pomogę ci. Jest katalog autorów,
i działowy, beletrystyki i nauki. Wypiszesz na kartce sygnaturę. Tak w ów wieczór narodził się przyszły lokator ławek ogrodowych. Ścigam was pamięcią, zbite starcic, lodzie marzenia i ucieczki. Jedna chwieje się w niespokojnej przystani u brzegu gwarnej ulicy, gdzie czekam na tramwaj. Druga przywila do stromej ścieżki, na której szczycie czeremcha swym gorzkim zapachem śpiewa wciąż tą samą szorstką od dysonansów zwrotkę o duszy młodzieńczej. Jest i ta w alei westchnień, gdzie któregoś dnia bajronowski Kain, zrywając się z wiotkich kartek, szamotał się jak upiór, którego dzień zaskoczy między parami zakochanych. A Lucyfer rzucał na nie cień swoich czarnych skrzydeł. Ławki, ileż wam jestem winien? Ten kosmos, co krąży w mojej pamięci, obsiany miriadą dni i nocy, wielkich rzeczy, zawiera również światełka waszych konstelacji, z których każda mruga pamiętną chwilą książki, marzenia i myśli. Są filozofowie, poeci, powieściopisarze, którzy, ilekroć ich otworzę, rzucają mi najpierw ów krótki sygnał, obraz jakiegoś zakątka, gdzie się po raz pierwszy z nimi spotkałem. I naga stronica rozkwita, iluminowana gałęźmi drzew i krzaków, wywija się z niej płowa ścieżka i wkładam okulary w naiwnej nadziei, że odnajdę na niej ślady stóp młodego człowieka w pelerynie, kroczącego z chmurą na czole, które jeszcze nie dojrzało do zmarszczek. Słuchaj, co to znaczy, to zdanie w twojej kronice? Postanowiłem nigdy więcej nie posługiwać się mową wiązaną. A, tak. Przysięgałem Mickiewiczowi. Rozumiem. Więc wiersze o Beduinach? Spalone. A twoja epopeja borneańska? Taki stos kartek? Podarłem i wyrzuciłem na śmietnik. O, barbarzyńco, dlaczego? No, zrozumiałem, że moi Beduini byli rodem z pudełka daktyli, a Borneo ze znaczków pocztowych. Racja. Spróbuj pisać o ludziach żywych, o świecie, który nas otacza. Ha, wszystko, co nas otacza, jest złudzeniem, przelotem zwiewnej Mai. Doprawdy? O, jest. Co? Schopenhauer, 3 tomy. Ile za to dałeś? O, 3 korony, 60 talerzy. U Standa, na Batorego. Tak. Wziąłem rozbrat z poezją. Był wczesny wieczór listopadowy. Wilgotna mgła wisiała nad głową. Pod nogami rozpryskiwały się kałuże pręgowane refleksami światła z wystaw sklepowych. Czas, w jaki dorośli podnoszą kołnierz palt, a ręce głęboko wciskają w kieszenie. Młodzieńcy natomiast rozpinają płaszcze i z rozkoszą wciągają w pluca mokre powietrze. Nawet czapkę zdjąłem. Bydżysty wiatr przeczesał mi włosy i biegłem po stopniach pomnika z Placu Mariackiego na ulicę Karola Ludwika. Gromada chłopców wyroiła się z księgarni Altenberga i tym samym głosem, jakim wołali Wiek Nowy albo Gazeta Wieczorna, krzyczeli Słowacki, Słowacki. Urzędnicy z teczkami, nauczyciele z wiązkami zeszytów pod pachą, panie zmierzające do soczka na ciastka, pensjonarki idące po 3 razem przytulone do siebie wśród szeptów i śmiechów, nawet oficerowie z monoklem w oku zaglądający pod parasolki, wszystko zatrzymywało się ogłuszone tym niezwykłym krzykiem. Trochę jakby odurzeni wyjmowali parę szóstek i brali od chłopców zeszyty w różowej lub żółtej okładce, furkocącej na wietrze. Tak Altenberg rzucił na spokojne miasto swoje popularne wydanie Słowackiego. A jednak znowu piszesz wiersze. A skąd wiesz? Widzę przecież, liczysz na palcach sylaby. No tak, rzeczywiście.
A, próbuję. Może to sprawił Słowacki? A może ta lampa? Lampa? Spójrz. Ta mleczno-biała umbra, przez którą przegląda płonący knot, jak rozkwitła róża. Czy to nie magnes? Światło, które ona rzuca na stół, zawsze budzi we mnie niepokój. Oto pióro, oto kartka papieru. Siadam. Sam jeszcze nie wiem, co to będzie. Ballada czy sonet? Nie pamiętam żadnego z tych wierszy. I dziwię się, jak to być może, że coś, co pewną chwilę życia wypełnia tak szczelnie i mocno, znika później bez śladu. Któż jednak może to powiedzieć z całą pewnością? Nie ręczyłbym, czy w ciągu tylu lat pisarskiego zawodu nie zdarzyło mi się w innym kontekście klaść na papier słów, które się po raz pierwszy spotykały w liliowych zaroślach mojego sztubackiego pisma. No i powiedz, droga Julciu, kto by się spodziewał? Chłopak niczym się nie różni od innych. Chodził na ślizgawkę, zajadał pączki, aż sztumlam. Kiedy mi Stach pokazał jego wiersz wydrukowany w gazecie, upuściłam z wrażenia binokle. Dla niego też to było niespodzianką. Nawet nie przypuszczał, że redakcja opublikuje wiersz i to tak szybko. No, co powiedzieli w szkole? Co powiedzieli? Że pisanie wierszy nie zwalnia od logarytmów, raczej przeciwnie. Otóż to! Trzeba go strzec jak oka w głowie, żeby się nie wykoleił. Taki zdolny chłopiec. Nie rozumiem. To już wejdzie w nauk. Jak mu raz wydrukowali, będzie pisał i pisał do tych gazet. Nie. Nie martw się, Julciu. On jeszcze prawie dziecko. Ja? Ani mi się śni. A dlaczego miałabym się martwić? Maturę oblewaliśmy u Naftury. W niskiej, sklepionej sali pełnej dymu i oparów piwa z sufitem wilgotnym i błyszczącym. Nasz filozof siadł przy pianinie, spod jego nerwowych palców buchnęła jakaś szaleńcza sonata, chyba że to była symfonia. Nikt nie wiedział, co to za utwór i czy dobry, czy zły. Szumiało mi w głowie i pewnie dlatego do dziś słyszę w tych dźwiękach szum wysokich drzew na samotnych piaskach i wiatr, który leci przez pola ponad strzechy, wpada w miasto, buszuje po ulicach, trzaska niedomkniętymi oknami i gasi świece na poddaszu w ślepym zaułku. To coś znaczy ta muzyka, ale co? Nie wiem, co to znaczy, ale z pewnością nie ma tam spokoju zwyczajnych rzeczy. Kiedy się dziś goliłem, widziałem w lustrze twarz starego człowieka. A ja się goliłem u Stoińskiego. Drogo, ale fajnie. Idę na medycynę, żeby dużo zarabiać i co dzień golić się u Stoińskiego. Nie czeka mnie żadna niespodzianka. Już w pierwszej klasie wiedziałem, że pójdę na księdza. Muszę pojechać do Indii, na Ceylon, być wszędzie tam, gdzie był on, Sakyamuni. Wiecie? Jestem buddystą. Już raz to wszystko przeżywałem. Jestem tego pewny jak swojej dłoni. Byłem tu, w tej restauracji. Siedziałem tam w rogu. Będę czytał Arystofanesa, proszę pana profesora, to pikantne. Ja pójdę na weterynarię. Lubię młode zboże na polu. Chciałbym pisać, ale trzeba najpierw zmienić nazwisko. Krawczyk nie może przejść do literatury. Jestem zakochany. W kim? To bagatela. Jak się dobrze zastanowię, na pewno sobie przypomnę. Czy naprawdę nie zejdziemy się po wakacjach? Co poczniemy bez siebie, każdy osobno? Życie. Słuchajcie, życie! Życie! Komuż nieznane jest uczucie, z jakim otwiera się starą książkę, aby w niej odetchnąć własną przeszłością. To nasi gońce, których posyłamy w las minionego czasu po światła, wonie, twarze. Każemy im odbudowywać domy, ulice, czynimy z nich usłużne istoty, dla których jest fraszką przynieść nam szklankę kawy knajpowskiej i bułkę z czterema ziarnkami kminku na chrupiącej skórce, nasze śniadanie z godziny 7 rano, niewiadomego dnia, miesiąca i roku. Z jaką gracją, czyniąc sobie tacę ze stronicy wierszy lub prozy, podają nam bilet wizytowy wędrownej chwili i parę słów przechodnia, który wpisał je na marginesie książki, gdy się czytało, idąc wolno w górę ulicy Mickiewicza. Oto moje dzieci czytają Robinsona. Który to raz? Pytam Zbyszka.
Odpowiada: 13. Tak, tak, 13. Oczywiście. I wracam do swojego pokoju, ale on mi towarzyszy, nieobecny. Biegnie przede mną i rozsuwa jakby z mgły utkaną kurtynę. Jesteśmy w teatrze mego dzieciństwa. Widzisz, jak tu przestronnie i wesoło? Są tu strychy i piwnice, klatka schodowa. Wielka sień między bramą a drzwiami wychodzącymi na podwórze, drzwiami oszklonymi kolorowymi szybkami, z których każda ma inny świat. Podwórze całe w trzepotach kur, gęsi, indyków i ogród. Wspaniałe królestwo. Cóż wiemy o czasie? Czy w istocie w jego strumieniu jest wczoraj i jutro? Czy też jedna chwila bieżąca, nad którą pochyleni widzimy swoje odbicia, zbratane w plowym blasku czerwcowego słońca? Ojciec i syn, dwaj obcy, owiani tą samą baśnią. W cyklu Scena Wspomnień Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko według prozy Jana Parandowskiego pod tytułem Zegar Słoneczny. Opowiadania o Lwowie. W adaptacji Zofii Zawadzkiej. Wystąpili narrator Andrzej Szczepkowski, Dunek Dziecko Konrad Skibniewski, Dunek Młody Chłopiec Małgorzata Flisowska, Dunek Młodzieniec Jerzy Nasierowski, Babka Teofila Koronkiewicz, Matka Barbara Chorawianka, Mężczyzna z Kantoru Loterii Jerzy Bielenia, Fiakier Konrad Morawski, Wuj Stefan Igor Śmiałowski, Pan Miecio Adam Mularczyk, Poeta Stanisław Jasiukiewicz, Profesor Zbigniew Kaczanowicz, Grzegorz Chłopiec Anna Maciejewska, Grzegorz Młodzieniec Witold Dębicki oraz Barbara Drapińska, Maria Homerska, Halina Jezierska, Damian Damięcki, Maciej Damięcki i Andrzej Szenajch. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego, reżyseria Wojciecha Maciejewskiego. Premiera słuchowiska odbyła się w 1970 roku.